co łączy polityka, myśliwego i pisarza. Każdy z nich używa czerwonego śledzia. Hej, ja jestem Jakub Lipowski i zapraszam na odcinek o fałszywym tropie, czyli czerwonym śledziu. Z definicji jest on celowym odwróceniem uwagi przez autora. Ma on doprowadzić do wysunięcia fałszywych wniosków lub skierować odbiorców na inny tor. W późniejszej części odcinka omówię zastosowanie go w dyskusjach, jak i fabułach. Ale skąd pochodzi określenie czerwony śledź, skoro te nawet nie występują w naturze? Wynika to z tego, że śledź po uwędzeniu zmienia kolor mięsa na czerwony, a to właśnie wędzonych ryb używano do uczenia psów tropienia. Zapach śledzia miał mylić psa, aby zobaczyć, czy ten będzie podążał za tropem dzikiego zwierzęcia. Aczkolwiek inna teoria mówi, że czerwonych śledzi używano do trenowania koni, aby podążały za grupą myśliwych. W dyskusji czerwonego śledzia używa się do odwrócenia uwagi od prawdziwego problemu lub wprowadzenia fałszywych tropów, które prowadzą do błędnych wniosków. Za przykład weźmiemy scenę ze świata według Ludwiczka. Tatusiu, ten makaron jest stary. Wygląda na dobry. Ale jest zielony i stęchły. To makaron ze szpinakiem. Kiedy byłem na wojnie, całe jedzenie było zielone. Zielony makaron, ziemniaki, sałata. Bo sałata jest zielona, tato. Jasne, teraz tak, my to zaczęliśmy. Ludi zwraca uwagę na wątpliwą jakość makaronu, a ojciec odpowiada, że całe jedzenie na wojnie było zielone. Tym samym nie rozwiązuje problemu z potencjalnie zepsutym obiadem, a dodatkowo podkopuje argumentację syna typowo ojcowskim. A za moich czasów to... Tego typu zabiegi można też spotkać w wywiadach z politykami, gdy zostanie im postawione niewygodne pytanie. Panie ministrze, dlaczego wziął pan łapówkę? Panie redaktorze, łapówki to nie jest problem, bo przecież za rządów moich rywali to masowo okradano Polaków na miliardy złotych. To są prawdziwe problemy. Po takiej odpowiedzi temat łapówki znika, a potem zaczyna się szczucie na swoich rywali. W przypadku dzieł fabularnych czerwony śledź może być celowo wykorzystany przez pisarza do podrzucenia fałszywej wskazówki, która prowadzi odbiorców do fałszywych wniosków. W Harrym Potterze i Więźniu Azkabanu za czerwonego śledzia służy postać Siriusa Blacka. Chodzi on za groźnego mordercę, przez którego nikt w Hogwarcie nie może czuć się bezpiecznie. To właśnie jego mają bać się bohaterowie, jak i odbiorcy. Realnie jednak Siriusz jest niewinny. A za rzekomo jego zbrodnie odpowiada Peter Pettigrew, który ukrywał się na widoku jako szczur Rona. O czerwonym śledziu można też myśleć jak o niewypalonej strzelbie Czechowa. Pisarz zwraca uwagę na dany element, aby później go nie wykorzystać. W filmie Na noże znany pisarz Halloran Frombi zostaje znaleziony z podrżniętym gardłem w swojej sypialni. Fabuła skupia się na rozwikłaniu zagadki jego śmierci. Szybko okazuje się, że Marta, pielęgniarka Harlana, przez przypadek podała mu złe dawki leków i nie ma jak zapobiec śmierci. Pisarz popełnia samobójstwo na jej oczach, aby uchronić ją przed konsekwencjami błędu. Potem film skupia się na zacieraniu śladów przez Martę. Wszystko wydaje się w porządku, ale ta nie zauważa jednego szczegółu. W momencie samobójstwa plama krwi Harlana trafiła na jej trampki. Autorzy podkreślają ten problem przez dramatyczną muzykę oraz zbliżenie na poplamione buty. Plama krwi jest niczym tykająca bomba wsadzona do bagażnika głównego bohatera. Ostatecznie jednak służy za zmyłkę w celu utrzymania napięcia. W zakończeniu jej obecność zostaje obrócona w żart. Jak widać, czerwone śledzie mogą przybierać różne formy. Czasem jest to coś tak małego jak kropla krwi, a innym razem postać lub narzędzie. Jeśli ktoś chciałby poznać więcej czerwonych śledzi w innych mediach, to zapraszam do zapoznania się z kodem Leonardo da Vinci lub startowym wisiorkiem z pierwszej części gry Dark Souls. Na dzisiaj to by było na tyle. Dziękuję za uwagę. Ja nazywam się Jakub Lipowski i życzę udanego dnia.